Lamy z Panamy mówią witamy, 2 maj. 2 maj, wspaniały miesiąc, maj kwietny, maj pachnący, maj wiosenny, a nasi przodkowie 2 maja mieli w zwyczaju święcić dziady. Wiosenne słowiańskie święto, święto, którego zadaniem było upamiętnienie zmarłych. 2 maja 1417 roku w Sanoku odbył się ślub króla Władysława II Jagiełły z jego 3 żoną Elżbietą z Pileckich, wdową po kasztelanie na Kielskim Wincentym Granowskim. Ślubu udzielił arcybiskup lwowski Jan z Rzeszowa. 2 maja 1519 roku zmarł Leonardo da Vinci, włoski malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor, filozof. Pamiętacie, garki lutuje, krawaty wiąże, usuwam ciążę. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, który na świat przyszedł, urodził się w 1452 roku. W dniu 2 maja 1729 roku z kolei urodziła się Katarzyna II Wielka, cesarzowa Rosji. Cesarzowa Rosji, która zmarła w 1796 roku. 2 maja 1895 roku Bolesław Prus ukończył pisanie powieści historycznej pod tytułem Faraon. 2 maja 1942 roku bitwa o Atlantyk na Morzu Norweskim w wyniku pomyłki dowódców sojuszniczych jednostek nawodnych został zaatakowany okręt podwodny ORP Jastrząb. W wyniku tego ataku zginęło 3 marynarzy polskich i 2 brytyjskich, a 16 członków załogi zostało rannych. Ciężko uszkodzony okręt, ciężko uszkodzony Jastrząb został ostatecznie zatopiony przez otwarcie odwieczników. To się chyba odwieczniki w marynarce podwodnej nazywa. Mi się chciałoby powiedzieć odpowieczniki, no ale to są odwieczniki. 2 maja 1945 roku podczas operacji berlińskiej Armia Czerwona wraz z oddziałami 1 Armii Wojska Polskiego zdobyła Berlin. Polacy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie zwycięstwa. I 2 maja 2011 roku przywódca Al-Kaidy Usama ibn Bin Laden został zabity przez amerykańskie siły specjalne w swojej kryjówce w willi na przedmieściach pakistańskiego Islamabadu.